Za każdym razem, jak tu przychodzę, to mówię do mojego męża, no co z tymi tujami to by zrobili? Wygląda to słabo. Tuje były, są i powinny zostać. Przynajmniej do momentu, kiedy naturalnie nie wypadną. Ściąć można szybko, ale żeby one urosły, to trzeba wiele, wiele lat, dekad. Nie czas żałować tuj, gdy sadzą róże? A może jednak żal? Czy protestującym uda się zatrzymać wycinkę stuletnich żywotników w białostockim parku Planty? Zapraszam do wysłuchania reportażu w Polskim Radiu Białystok i w internecie.